cieszymy z tego powodu, tym bardziej, że nikt nie stawia nas tutaj w roli faworyta. Drużyna z Kaliningradu jest to bardzo mocny zespół. No ale byłyśmy po prostu lepsze, cieszymy się. Jest koniec roku, wygrałyśmy nasze dwa ostatnie mecze i w Taurolidze i w Lidze Mistrzyń. No i mam nadzieję, że tak samo wejdziemy w nowy rok, jak go skończyłyśmy. Tak, chociaż przed nami jeszcze trzy mecze, mamy dwa wyjazdy do Kaliningradu i do Drezna. Też to będą bardzo ciężkie mecze, tym bardziej, że gramy na wyjeździe. Ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby ponownie wygrać z tymi wszystkimi zespołami. W sumie mamy 5 dni wolnego, bardzo się cieszę, że aż tyle można powiedzieć. No i poniedziałek wracamy na siłownię, także mamy chwilę odpoczynku. Bardzo fajny dla drużyny, dla naszego klubu ogólnie to super mecz. Super wynik, bardzo ważne 2 punkty, żeby awansować do następnej rundy. Oczywiście nie koniec, ale wygraliśmy 3-3 w Lidze Mistrzyń, to naprawdę dzisiaj ten takie zwycięstwo Kaliningradem to nie było łatwo. To pierwsza porażka dla nich. Wiadomo, że ta liga rosyjska jest bardzo mocniejsza od naszej. Czyli no, bardzo dobry wynik, fajny mecz, naprawdę no, nie było łatwo. Znowu tiebreak, jak zwykle teraz. Ale no, to super, super. Bardzo pozytywny, no, nie mogę narzekać oczywiście, nie tylko, bo prowadzimy w lidze i w lidze Mistrzyń, ale też, bo naprawdę mamy fantastyczną grupę pracowitą i widać, no, atmosfera jest świetna. Dziewczyny naprawdę pracują chętnie, super. Dlatego to taki postęp, dlatego walczymy cały czas, to nie boją się. Po prostu obojętnie kto na przeciwko, nie boją się. Mamy świetny zespół, po prostu. Tak, no, czyli przerwa to nie teraz, bo teraz idziemy na siłowni. Czyli jako nagroda będzie ciężka siłownia teraz. I potem tak, kilka dni wolnego, to 5 dni, to do niedzieli. I no, zasługujemy wszyscy. Czyli wracamy do pracy za kilka dni. I właśnie, będziemy mieli fajny okres, żeby pracować. Ostatni miesiąc, prawda, że w grudniu to nie mieliśmy dużo okazji, dużo meczów, długi podróży, ale mimo tego to trzymaliśmy poziom i byliśmy w stanie grać do końca tego miesiąca, do przerwy i grając bardzo dobrze, czyli super. Życzę wszystkim kibicom, sympatykom siatkówki, osobom, które przychodzą tutaj, wspierają nas, żebyście dalej to robili, jesteście dla nas ważną częścią drużyny i do zobaczenia w nowym roku. Życzę wszystkiego najlepszego.